Ochotnicza Straż Pożarna w Nakle Śląskim jest standardową jednostką wchodzącą w struktury Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Oprócz tego posiadamy dwie specjalizacje, jakimi jest specjalność ratownictwo poszukiwawcze i ratownictwo techniczne. Jakie cele sobie stawiamy na chwilę obecną, to jest utrzymanie na tym samym poziomie gotowości bojowej i dalszy rozwój w postaci tworzenia w dalszym ciągu młodzieżowej drużyny pożarniczej i nabywaniu nowych członków. Ochotnicza Straż Pożarna w Nakle Śląskim na swoim wyposażeniu posiada samochód Start 266, gaśniczy, beczka motopompa o pojemności 2,5 tysiąca litrów, wydajności motopompy 800. Samochód został wyprodukowany w 1997 roku. W 1997 roku brał udział w powodzi w Raciborzu, gdzie podczas działań w trakcie przejazdu przez nasyp kolejowy został przewrócony przez falę powodziową. Następnie leżał 2 tygodnie pod wodą. Po zejściu wody został przywrócony do pierwotnego stanu, przywieziony do jednostki i do tego czasu nam służy, a naszym planem jest właśnie wymiana tego samochodu na nowszy ze względu na jego wiek i stan techniczny.